2 września 1939 200 hitlerowskich czołgów uderzyło na wieś Wysoka. W obronie trwającej 48 godzin bardzo aktywny udział brała miejscowa ludność. Obok jednostek Wojska Polskiego i Sił Obrony Narodowej ludność cywilna budowała zapory i umocnienia obronne, udzielała pomocy rannym żołnierzom, często donosiła im posiłki do okopów i na stanowiska ogniowe. Nie brak było również przykładów bezpośredniej walki z bronią w ręku. W odwet Niemcy już w dniu 3 września w sposób barbarzyński spacyfikowali wieś, paląc niemal wszystkie jej zabudowania. Przesłuchiwaniom prowadzonym przez faszystów towarzyszyły straszliwe tortury. Finałem tej pierwszej na ziemi krakowskiej pacyfikacji było aresztowanie i wywiezienie do Rzeszy 52 mężczyzn Wysokiej. Wiemy, że dzisiaj jak zajedziemy do powiatu, to jest przewodniczący Górski ze Stronnictwa Ludowego. Dobry chłop. Dogadamy się z nim. Pojechałem do niego, PKS nie chodził, 1,5 miesiąca, dzieci chodziły na nogach. To z miejsca się dogadałem, że on załatwił i wysłał PKS tutaj, do Wysokiej, a dali nie dał rady, że nie wolno. Ale ten PKS chodzi co drugi dzień i nie możemy się z nikim dogadać tam w tym powiecie z tym kierownikiem tego PKS-u. Przecież on powinien jakoś tam tak decydować, żeby już w każdy dzień niezawodnie chodził. Mnie jest jedno niejasne, że dopiero teraz widzi się słaby mostek i wystawiono tablica na nim 3 tony, ale przecież ten mostek był świeżo robiony w tym roku. A ci nie pojadą, bo oni są jakoś prowokacji od złoci, to jakoś to taka robota będzie, powiedzmy, aby oni dążyli do jakiegoś rozbicia, czy do czegoś to takiego wyglądają, żeby oni byli. Nie chcemy tutaj wyróżniać, żeby nas wielbili, czy jakkolwiek, czy wieś Wysoką. Ale już 30 lat po wyzwoleniu, czy władze powiatowe, czy w ogóle organizacje polityczne, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, czy podstawowa organizacja PZPR, żeby nie dać dostępu do wsi, żeby nie dać możliwości tej młodzieży dojścia do nauki, do roboty, do wszystkiego, to naprawdę wieś nasza czuje się pokrzywdzona. Nie będziemy narzekać na górne władze, bo od dolnych władz też dużo ludzi jest takich, którzy na stanowiska weszli, a nie mają pojęcia, nie mają zrozumienia. Nie zasięgają u górnych władz, co im wolno, a co nie wolno. Wziąłem maszynę z kółka rolniczego do omłotu. Aha, jak brałem maszynę, Smyntek Czesław mówi mi tak. Idźcie po Kubińskiego Jana, powiedzcie mu, że czy był kawula u niego. Za omłotowego. No to ja poszedłem do Kubińskiego Jana i pytam się go, był tu kawula? A on mi odpowiedział, był. No to Smyntek Czesław mi powiedział tak, jak był, to niech przyjedzie do mnie po informację, bo będzie omłotowym. I Smyntek mu wydał papier podbity pieczątką i on zaczął prowadzić u mnie omłoty. Więc on zaczął omłoty, ale on był niekwalifikowany, o którym ja nie wiedziałem. W 30 minutach silnik się spalił. Po spaleniu silnika ja dowiedziałem się, że jest munter gwiazdy u Koska. Więc ja poszedłem do niego, jako przyczyna tego była. No on poszedł, zbadał, mówi tak. Mówiłem im wyraźnie, jak u siebie mucili, że macie nie wydać te maszyny. Po co oni wam wydali te maszyny? Smyntek mnie później podał do sądu. W sądzie rozprawa. 13 dni, 13 razy rozprawa trwała i przegrali z miejsca, ale moje koszta gdzie są? Oni nieprawnie jeździli na koszta kółka, także oni wyzyskali kółko i powinni oni
zwrócić do kółka te pieniądze. No ale cóż mają dziś przy tym kaganku naftowym świecić? Cóż nam już pozostaje teraz do tego rozstrzygnięcia i do tego domagania się? I wiele z innymi się spotkał, że spotkałem się, to mi powie, no tyś walczył, a tyś walczył o chłopski rząd, no to mocno i tak mi też zarzucają teraz wielu innych. A tu przecież już lata ubiegają i czasie kłaść, już teraz te szkołę nam zbudowali. No i chlubimy się tym uodznaczeniem krzyżem Grunwaldu. Maszyny rolnicze się niszczą, co my kupili, bo nie mamy gdzie schować. A tu się krytykuje chłopa, że chłop nie dbał. Chłop by dbał, żeby miał. No. Przecież my chcemy całą siłą, produkujemy i chcemy Polsce Ludowej służyć i służymy. Ale Polska Ludowa powinna się przyczynić do tego, żeby my w takim położeniu byli, żeby my to jakoś lekcji nam to przyszło wszystko. Jakby każda wieś tak dostarczała bydło, mleko i trzodę chlewną, jak Wysoka, to chyba by nie miał kłopotu Gierek z gospodarką, bo o to dzisiaj chodzi. Nie możemy narzekać na wszystko, bo Polska Ludowa zbudowała bardzo dużo miast, dróg, szpitali, porodówek i hut. Kto to zbudował? To zbudowało państwo, a państwo to są my.